Że jeszcze troszeczkę, proszę Państwa, dzisiaj troszeczkę, dzisiaj już środa, jutro czwartek, tak jak jesteśmy po tych imprezach w Galerii Studio, w Teatrze Studio, jesteśmy pod wrażeniem, że tylko ta cholera cyganka nie przyszła, bo te cyganki to one się wszędzie chowają, w kątach siedzą i muszą się teraz ze wstydu spalić, no bo Hanka Gronkiewicz wygrała nagrodę, proszę Państwa, to robi Gazeta Wyborcza, krzesła, stołki, czy ja na tym byłam pierwszy raz, ja w ogóle na co innego szłam po prostu na wernisaż, proszę Państwa, szłam na wernisaż. No i przyszedł przedstawiciel na scenę Hanny Gronkiewicz-Walc i mówi, że no może nie jest najprzyjemniej odbierać taką nagrodę, ale on odbierze honorowo za Hankę Gronkiewicz i no były jeszcze inne galerie, proszę Państwa, głupio było strasznie. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nasze radio nadaje tutaj. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tutaj coś nie chce się ładować. Czy to jest nie ta parafia, czy to nie jest to? Co to jest? O cholera jasna. Że takie nerwy, taki stres. Proszę Państwa, zobaczymy tu. Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Dużo jest, proszę Państwa, tu w Warszawie wszystko jest. I cyganów dużo jest, i Żydów dużo jest. No tylko nie ma ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani świadków Jehowy. A ponieważ świadkowie Jehowy głoszą prawdę z Biblii, a prawda w oczy kole, to większość tutaj ta moherowa, że tak powiem po Barbarze Vlog, moheryczna większość taka, po prostu świadków Jehowy nie lubi. No, zresztą świadkowie Jehowy co mieli zrobić, to zrobili, ogłosili i wyprowadzili się stąd z Polski, a z Warszawy, z Mazowsza do Anglo-Ameryki, Białystoki. Jak tylko przyjadą tutaj, to na troszeczkę, proszę Państwa, żeby ostrzegać, bo kiedyś głosili dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a teraz ostrzegali, tak jak Noe najpierw budował, a potem już tak słucham. Z kim? Niemożliwe, że się zacina. Po co ci ta muzyka, dziecko? Po co ci ta muzyka? Może na tej drugiej karcie w ogóle jakby inną też włożyć, byś spróbował tu w domu potem, to może tam się zawiesza i inna, to może nie jest winna wcale ta karta. Trzeba potem próbować. Trzeba. Co jest? No to zobaczymy, no, na razie. Radio Conchita, i proszę być z nami, proszę Państwa, już jestem po rozmowie z dzieckiem. Po rozmowie jestem z dzieckiem, także. Radia 24, Mateuszowi Kijowskiemu nie pozostaje nic innego jak dalsza walka o przywództwo. Poza tym, że jestem liderem kodu, nie jest nikim znaczącym i nigdy nie był nikim znaczącym w świecie polityki. Znaczy to nie jest. Polityki, mówmy polityki. Powalczyć o przywództwo w jakiejś politycznej partii, też ze względów takich, no, czysto intelektualnych. No, moim zdaniem Mateusz Kijowski swoimi wywiadami dowiódł, że nie jest jakimś głębokim, mówiąc delikatnie, myślicielem. Nie jest człowiekiem, który zna się na geopolityce i nie jest człowiekiem, który
mógłby zaprezentować jakiś spójny program właśnie dla Polski, który byłby alternatywą dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze i opinie ekspertów są dostępne na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Trybunał Konstytucyjny bezterminowo odwołuje rozprawę. Prezes tej instytucji zapewnia, że nie ma... Także posłuchajmy troszeczkę z odległości, proszę Państwa. Stanisława Biernata, który został wysłany na urlop. Tak, na urlop, tak. Się w mediach. Prezes Julia Przyłębska powiedziała, że odwołanie bez podania przyczyny to decyzja indywidualna przewodniczącego składu i ona nie może w nią ingerować. W związku z nieobecnością sędziego Biernata nie ma, ponieważ akurat w te dwa dni sędzia Biernat nie korzysta z urlopu wypoczynkowego. Natomiast sprawy związane z odwołaniem terminu rozpraw leżą w gestii przewodniczącego i składu orzekającego. Także ja w tej sprawie nie mam żadnych informacji. Wakacje sędziego Stanisława Biernata to, jak mówiła prezes Julia Przyłębska, efekt grudniowej wizyty Państwowej Inspekcji Pracy, która nakazała uporządkować kwestie zaległych urlopów. W związku z tym, że do 30 września każdego roku należy wykorzystać urlopy wypoczynkowe, zaległe urlopy wypoczynkowe, zwróciłam się do wszystkich sędziów z prośbą o wskazanie, w jakim terminie chcieliby te urlopy wykorzystać. Sytuacja sędziego Biernata jest inna, ponieważ sędzia Biernat kończy kadencję w czerwcu tego roku. Jednocześnie prezes Julia Przyłębska przyznała, że to ona zaproponowała sędziemu Stanisławowi Biernatowi urlop do 31 marca. W związku z tym, że było to ponad 100 dni urlopu, no to musiałam zaproponowałam urlop do 31 marca, jednocześnie zwracając się do pana wiceprezesa Biernata z prośbą o wskazanie, jak zamierza dalszą część urlopu wykorzystać. I to jest wszystko. Tymczasem przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio jest zaniepokojony, jego zdaniem, pogarszającą się sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sama prezes Julia Przyłębska, pytana o stanowisko Komisji Weneckiej, powiedziała, że nie będzie go komentowała. Ministerstwo Infrastruktury powoła stały zespół, który zajmie się bezpieczeństwem polskich kierowców za granicą, poinformował o tym wiceszef resortu Jerzy Schmidt. To reakcja na wydarzenia, do których doszło w ubiegłym roku w Niemczech i we Francji. Polskie związki transportowców od dawna prosiły rząd o interwencję w tej sprawie. Jerzy Schmidt zapewnił, że sprawa zostanie potraktowana kompleksowo. Mieliśmy przykład bardzo tragiczny śmierci polskiego kierowcy w zamachu terrorystycznym w Berlinie, ale też wcześniej były bardzo liczne sygnały, które mówiły chociażby o tych polskich kierowcach, którzy przejeżdżają przez kanał La Manche na Wyspy Brytyjskie i byli atakowani przez imigrantów w Calais, ale też musimy zadbać o bezpieczeństwo polskich kierowców na wschodzie. Także słyszycie Państwo, chodzi tutaj o bezpieczeństwo, żeby nikt nie atakował, bo tu w Warszawie napadają, atakują, wrzeszczą, a teraz jak dochodzi jeszcze tematyka ludzi niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych, co na zachodzie od dawna ten wysoki standard był, to tutaj dopiero oczy się im otwierają. Ile musieliby kary zapłacić, gdy się ludziom niepełnosprawnym dokucza. No i wczoraj 790 i tam więcej z Playa dzwoniło 5-10 razy z firmy Play. Ja mówię, proszę pani, jestem w BUW-ie, jestem w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No ile można dzwonić w ciągu jednej godziny? Z 50 razy, czy to się włącza automatycznie, czy nie, nieważne. Tu jest osoba niepełnosprawna, ona się boi, ona się lęka i powiedziałam, że zadzwonię na policję, że splajtuje wasza firma Play, bo wy myślicie, że wy jesteście najbardziej rozwijającą się firmą na świecie. To nie jest takie oczywiste, to nie jest łatwe, to nie jest możliwe. I Orange na chama się pcha i wszystko na chama. Ja jestem w firmie T-Mobile i jest mi bardzo dobrze. Mam bardzo dużo tu abonamentów. Nawet się ludzie dziwią, że ja codziennie z innego abonamentu dzwonię. Ja się nawet tym bawię już na tej firmie T-Mobile, ale widzę, że tutaj walczą ze sobą. Dziad z dziadem, gad z gadem, żebrak z żebrakiem. Są to firmy oszustystyczne, jak Orange czy Play, którym niedługo to i zamknął jeszcze możliwość funkcjonowania tutaj w Polsce. Ze względu, proszę Państwa, jeżeli firma Play nagabuje chłopaka niepełnosprawnego, który ma pierwszą grupę inwalidzką, proszę Państwa, o czym my to mówimy, a z dowodem jest, z PESEL jest, no to jemu wszystko wcisną.
i na Playu miał tam 325 zł rachunek, a potem jest, wystawiliśmy kolejną fakturę i teraz tam było ile? 458 zł. No to Zalewska już kazała mi zapłacić 450 i teraz 308 zł musi Zalewska dopłacić. 458 zł. To teraz pytanie, czy ta nowa faktura to będzie też i ze starą fakturą, czy ta nowa faktura, a stara już nie. I teraz, proszę Państwa, tak zastraszą ludźmi tymi 700 zł. No, także można się wystraszyć. Dziecko jest niepełnosprawne. Teraz, proszę Państwa, tu w Polsce to oni dopiero orientują się, że są ludzie niepełnosprawni, że będą musieli płacić haracze, pieniądze, tak samo jak i te supermarkety, proszę Państwa. Też no niestety nie będą tak tutaj szalały i dlatego ciut drożej. Dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego, jak mówił synoptyk Kamil Walczak, do znacznego ochłodzenia dojdzie dziś w nocy w górach i w rejonach podgórskich. A ta Litka, proszę Państwa, specjalistka od złodziejstwa, proszę Państwa, w nocy i te majtki, skarpetki, wszystko po kolei pierze i sobie na wiochę wywodzi. Ja mówię, wieź to na wiochę brudne i tam sobie piesz, złodziejko, a nie tu będziesz, jak ludzie śpią, to ty będziesz sobie prała. No bezczelna baba, babsztyl. Ta potem powiedziała, że, co Państwo słyszeliście nawet, że ja kupę zrobiłam i spuściłam wodę, żeby nie śmierdziało. Ja mówię, mycie i pranie przed zrobieniem kupy. Jak jej napiszę zaraz w tym SMS-ie, że musisz być babą samowystarczalną. Tutaj nie ma takich teraz, kogo by można wykorzystać, obciążyć. Wszystko kosztuje. Teraz ludzie chodzą z licznikami, mają liczniki w internecie, w komórce, w telefonie, znaczy się komórkowym, wszędzie mają liczniki. Grosza nie masz, to ciebie nie połączy. Grosza nie masz, na przykład u mnie jest 29 zł w firmie Orange, 97 groszy, czyli bez 3 groszy 30. I teraz gdybym sobie doładowała za 5 zł, to miałabym firmę, to opcję Smart do wszystkich, ale to trzeba włączyć sobie kodem Smart. Tutaj jest to konto. Dzwonienie i SMS-y do wszystkich. To jest gwiazdka, 102, gwiazdka, 75, krzyżyk. Ale proszę Państwa, ponieważ zaczęłam rozmawiać z operatorką firmy Orange i mówię, czy to dzisiaj to już jest płatne, bo wczoraj było gwiazdka 100, niepłatne. Ona mówi, dzisiaj jest płatne. No to ja wyłączyłam się z nią i okazało się, że nie 5 zł muszę sobie doładować, żeby mieć 35 na smart, ale 10 muszę sobie doładować. No to więc mówię z grubej rury do tej Litki, słuchaj, jeżeli bardzo byś chciała, żebym ci pożyczyła telefon, oczywiście z mojej łaski, no to musiałabyś tutaj dychę dać na doładowanie. Ja bym z tego oczywiście nic nie miała, a ona by dzwoniła wszędzie, SMS-y wysyłała. No to więc, ponieważ i tak ten telefon Orange będę musiała doładować do 16 lutego, no to proszę Państwa, o co chodzi, do 16 lutego, to co będzie, no to nie dam jej tego czerwonego telefonu. Czerwonego telefonu, który źle się nie prezentuje, który to telefon czerwony Państwo już widzieliście tutaj wielokrotnie, prawda? Wielokrotnie. Jest to telefon Samsung oczywiście E2530. Także pozdrawiamy serdecznie i te buziaczki Państwu przesyłamy. Proszę, żebyśmy byli razem. Bądźmy, proszę Państwa, razem. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I zaraz będziemy bliżej siebie, jak skończą się, proszę Państwa, wiadomości w Radiu Polskim 24, które już więcej znowuż zaczęło dawać reklam, żeby nie być w tyle za Gazetą Wyborczą. No bo Gazeta Wyborcza, 50 reklam, musi na reklamach zarobić, a potem pół minuty wiadomość. To myśmy zrezygnowali z 97,7 Radio Tok FM z Czerskiej 10, tutaj z Mokotowa, z Warszawy, a dałyśmy
92.0, no ale też jak są te reklamy, Państwo ich tam nie słyszycie, w tle są te reklamy, to my je oddalamy, proszę Państwa, od centrum. Ale teraz już, jak będziemy bliżej, to Państwo będą mogły się zorientować, o co chodzi w tych wiadomościach, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, gdy już mamy 18 stycznia 2017 roku. Wczoraj był 17-2017. Były te stoły, krzesła, co mówię, że Gronkiewicz nie przyszła, ale przyszedł chyba Guział z Ursynowa. Także Ursynów chciał wykurzyć Hankę Gronkiewicz w walce. Bardzo im się to udało, a ona dostała chyba najmniej zacną nagrodę. Stołki, krzesła w Teatrze Galerii Studio w Pałacu Ateistycznym Kultury Stalina i Lenina. Serdecznie Państwa zapraszamy do galerii. Tam 20 będzie kolejny wernisaż w Galerii Studio. Także buziaczki, no i oczywiście proszę jeść kaczki, kupić sobie Androida i już. Nasza kamera Google jako papierek lakmusowy zapuściła się dzisiaj na Lubelską. Widziała różne takie rzeczy, różne. 19 minut po godzinie 16. Radio Conchita. Polskie Radio 24. I gość Polskiego Radia 24, Angelika Możdżanowska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Pani Poseł. Witam serdecznie. Sprawa, która elektryzuje słuchaczy, nie tylko słuchaczy od wczoraj, oświadczenie, które było, którego nie było, no, ktoś podpisał, ktoś inny nie podpisał. Jak to z tym oświadczeniem było? Panie redaktorze, ale oświadczenie jest. Widzimy podpisy i ja myślę, że ten temat jest zamknięty. To, że są teraz jakieś różne newsy, że miała inne treść, była inna treść, która była modyfikowana, to ja myślę, że to jest takie podgrzewanie atmosfery i zupełnie niepotrzebne przykrywanie spraw, które budzą większe Pani emocje. Poseł. Jest oświadczenie podpisane, pod którym podpisał się prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale ten sam Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że była jednak inna propozycja tego oświadczenia i on dla dobra Polski, dla dobra Polaków tego oświadczenia nie podpisał. Ba, Kukiz 15 stanął ramię w ramię z PSL-em. Ale 16 grudnia była sytuacja bardzo emocjonalna, kiedy rzeczywiście nie zgadzaliśmy się z procedurą odwołania posła Szczerby. Bo to były takie tematy. Kwestia głosowania nad budżetem, kwestia zwrócenia się do marszałka Kuchcińskiego i ja się zgadzam. Nie ma rozwiązywania spraw, które dotyczą wewnętrznych spraw, tak naprawdę spraw życia codziennego w Polsce, jakichś zagranicznych instytucji. Czyli jednak Pani Poseł wie, o czym mówi. Nie, jeżeli się pan redaktor prosi, żebym się odniosła do jakichkolwiek interwencji, nie ma takiej możliwości nigdy jako przede wszystkim obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, a także parlamentarzystka, nie podpisałabym się pod takim oświadczeniem, także nie podpisał się prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprawa jest jasna i jednoznaczna, a ja przypomnę Panie redaktorze, kto pierwszy żądał wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim, kto apelował o koncesje dotyczące Radia Maryja, to nie byli politycy na pewno Polskiego Stronnictwa Ludowego. No przypomnijmy też, że były marsze w obronie i Radia Maryja i telewizji. Ale było oczywiście i to też należało rozwiązać. No też twierdzono, że właściwie nikt, wewnątrz Polski. Że właściwie nikt nie brał w nich udziału. No, że garstka ludzi była. A tu nic nam nie zawał. Ale zgadzamy się, że sprawy wewnętrzne. I okazuje się, że miliony ludzi biorą udział. Ale zgadzamy się, że sprawy wewnętrzne rozwiązujemy wewnątrz kraju, tak jak w rodzinie. Rodzinne problemy też rozwiązujemy w rodzinie, a nie angażujemy sąsiadów. I to nawet jest zasadne. Dlatego rozumiem, że odcina się Pani całkowicie, podobnie zresztą jak i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, od tego znamiennego w skutkach chyba bardziej. Ale nie było takiego oświadczenia dzisiaj, Panie redaktorze, jest oświadczenie, które jest jednoznaczne. Pan zapewne, znając Pana profesjonalizm, Pan to oświadczenie ma przed sobą. I mam nawet dwa. Dokładnie. I czy tam, proszę mi zacytować, to właściwe. To, które zostało złożone, czy tam jest cytat, o którym Pan mówi? Jeżeli chodzi o to złożone, rzeczywiście tego zdania nie ma. To tamtego w ogóle nie było, Panie redaktorze. Ale właśnie tutaj mamy kolejne schody, bo Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że było, a chodzi o to zdanie wobec łamania konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Będziemy podejmować kroki prawne przed sądami w kraju i trybunałami międzynarodowymi. Ale być może w tych pójdę emocjach... Pójdę nawet krok dalej, jako ten dobrze przygotowany i pochwalony, za co bardzo dziękuję. Paweł Kukiz u siebie dziś na profilu społecznościowym zamieścił korespondencję z Katarzyną Lubnauer, która wysłała treść tego pisma. Trudno
trudno mi jest z tym polemizować. Ja wiem, jakie dzisiaj oświadczenie zostało podpisane i jaką my w klubie, nawet jakim w klubie dyskutowaliśmy. I to jest jednoznaczna nasza odpowiedź. I ja tak tamtej propozycji nie widziałam. Kto wygrał, a kto przegrał na tym sporze? Ja nie chciałabym tak analizować. Uważam, że spor jakiekolwiek, które miały miejsce od 16 grudnia, nie, w zły sposób zostały rozwiązane. Należało tą, proszę się nie kłócić. Może zobaczmy na radio jeszcze Maryja. Chrześcijan nie zapomniano o przypadającym w tym roku 500-leciu reformacji. Temu tematowi będzie poświęcona m.in. wystawa zachodnioeuropejskiej grafiki religijnej od XV do XX wieku, która zostanie zainaugurowana w najbliższą sobotę. Będzie ją można oglądać w Muzeum Sztuki w budynku Ryskiej Giełdy aż do połowy marca. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita. Aktualności Radia Watykańskiego. Dobiega końca rok jubileuszowy 800-lecia zakonu kaznodziejskiego Dominikanów. Z tej okazji na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie odbywa się Międzynarodowy Kongres Misyjny, którego temat brzmi: posłani, by głosić Ewangelię. Obchody jubileuszu zakończą się w najbliższą sobotę mszą, której w Bazylice Świętego Jana na Lateranie będzie przewodniczył papież Franciszek. O przebiegu kongresu i jego celach mówi ojciec Dominik Jurczak, dominikanin. Na tą uroczystość przyjechali reprezentanci zakonu dominikańskiego w różnych jego odmianach, a więc bracia, siostry zakonne, ludzie świeccy, tercjarze, wszyscy ci, którzy w jakiś sposób czują się złączeni z zakonem dominikańskim, żeby zastanowić się, na czym polega misja tego zakonu w różnych częściach świata i jak tą misję realizować właśnie w całej rozciągłości, w różnych wielobarwności życia dominikańskiego. Idea kongresu jest tak, aby nie tyle rozważać działalność dominikanów na poziomie intelektualnym, dlatego że to mamy od wieków dobrze opracowane, natomiast dzielić się przede wszystkim różnorodnością doświadczenia dominikańskiego ogłoszenia, więc przede wszystkim są to ćwiczenia, spotkania na poziomie mniejszych grup, po to, żeby powymieniać różne doświadczenia, ale też, żeby pomyśleć, w jaki sposób lepiej głosić słowo Pana Boga. Za nami stoi charyzmat świętego Dominika. Święty Dominik miał bardzo piękną ideę posłania braci. Wczoraj na rozpoczęciu jubileuszu były generał zakonu mówił, że być może w przyszłym roku będzie, czy w tym roku będzie trzeba świętować ten moment, kiedy święty Dominik rozesłał braci, nawet kiedy zakon był bardzo słaby. Ale to jest właśnie to, co świadczy o dominikanach. Nawet jeżeli w wielu miejscach nie domagają, nawet jeśli zakon w wielu miejscach jest słaby, to nam każe wyjść na zewnątrz. To, co papież Franciszek nazywa właśnie wyjściem w stronę peryferii. Myślę, że to doskonale się wpisuje w charyzmat dominikanów. Wyjścia, a nie koncentrowania na sobie. Centralne Włochy przeżyły dziś kolejną serię wstrząsów sejsmicznych o sile przekraczającej 5 stopni. Epicentra znajdowały się w tym samym górskim regionie co poprzednio. Nie odnotowano na razie ofiar śmiertelnych. Zawaliło się natomiast wiele budynków, głównie w miejscowościach, które już wcześniej ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi. W Amatrice na przykład runęły pozostałości po wieży kościoła świętego Augustyna. Cierpienia miejscowej ludności potęguje ostra w tych dniach zima, mówi biskup Giovanni D'Ercole, ordynariusz Ascoli Piceno. Wstrząsy są silne, walą się ściany, ludzie są przerażeni. Informacje docierają bardzo powoli, bo śnieg odciął od świata wiele miejscowości. To połączenie trzęsienia ziemi z silnymi opadami śniegu odbiera odwagę. Ludzie wychodzą na ulice, są przerażeni. Wydawało się, że możemy powrócić do normalnego życia, ale wstrząsy o tej sile podłamują na duchu. Na dokładne informacje o skutkach trzęsienia ziemi trzeba jeszcze poczekać, ale nawet tu, w najbliższej okolicy, zniszczenia są wielkie. Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny. Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody, powiedział kardynał Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy, które odbyło się w domu arcybiskupów warszawskich. Wcześniej referat na temat zgody wygłosił ksiądz profesor Andrzej Szostek. Kardynał Nycz podkreślił, że praca na rzecz zgody jest
jest naszym wspólnym zadaniem. Na pewno Kościół ma ogromnie dużo do zrobienia, powinien to robić przede wszystkim w tych miejscach, gdzie Kościół głosi naukę swoją, a nie swoją, tylko Pana Jezusa, czyli to jest ambona, to jest katecheza, to są wypowiedzi i tak dalej. To nie tylko Kościół biskupów, ale Kościół księży i przede wszystkim Kościół świeckich także, Kościół dziennikarzy. W tym sensie i w takiej mierze, w jakiej oni są Kościołem, są katolikami. Metropolita warszawski zachęcił też dziennikarzy do mądrego i zespolonego z dążeniem do prawdy dialogu. Rozpoczęty dziś tydzień modlitw o jedność chrześcijan to także w Polsce czas intensywnych spotkań ekumenicznych. Chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność chrześcijan, mówi biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu. Chrystus chce, abyśmy byli jedno. Chrystus o to się modlił w przededniu swojej śmierci. Śmierci, którą poniósł za nas, z miłości do nas. I dlatego my wypełniamy po prostu Jego wolę. Modląc się razem, spotykając się razem, usiłując poznać się lepiej, wypełniamy wolę Chrystusa. Zgodnie z tradycją podczas tygodnia ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach teraz linia mysia. Zapraszani są przedstawiciele bratnich kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce ja jestem duża, niby nie jestem tą mysią, jest ale wiesz, ale jest linia mysia, panuje teraz. Były to aktualności. Marek podobny jest do Lochy i Marek do Warany. Laudetur Jezus Chrystus. Że dzisiaj ojcowie z Radia Maryja sprawują mszę świętą koncelebrowaną w następujących intencjach za wszystkich żyjących i zmarłych ofiarodawców oraz za przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także o przemianę serc nieprzyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także w intencjach zamówionych. Oto one. Dziękczynna za 75 lat życia i odebrane łaski przez Edeltrudę Bomba z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla jubilatki. O zdrowie dla ciężko chorego Tadeusza Piotrowskiego w intencji Marianny Milczarek. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Huberta, Barbary i dzieci. O światło i dary Ducha Świętego dla córki Beaty i jej synów Jakuba, Kacpra i Jordana. Za duszę w czyściu cierpiące. O dar nieba dla świętej pamięci mamy Janiny Pietras z Gościszowic, Gregorianka. Druga Gregorianka za zmarłą Bolesławę Murawską z Ząbek, intencja od Łucji i Janiny. Następna msza święta gregoriańska za świętej pamięci Aleksandra Stolarskiego z Bielska Białej. I ostatnia intencja również jest to intencja mszy świętej gregoriańskiej. O dar życia wiecznego dla Ryszarda Dąbrowskiego, intencja od Aliny Borkowskiej. Radio Maryja, minęła 16:30. Boże, w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Kornelia i Grzesiek. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o świętości. Razem z Wami, drodzy słuchacze, dowiemy się dzisiaj, jak zostać świętym, jak przebiega cały proces beatyfikacji i kanonizacji, a zgłębić temat pomoże nam dzisiejszy gość, ksiądz Jakub Nagi. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tak może zaczynając już cały temat, to czy każdy z nas może być świętym? No ja osobiście myślę, że każdy... ale na 17? Właśnie zależy, o jaką świętość chodzi. I tutaj myślę, że ksiądz nam odpowie głębiej na to pytanie. Oczywiście, dobra, to jesteśmy w gronie chrześcijan, w gronie osób, które są członkami Kościoła Świętego. I
przez sakrament Chrztu Świętego jesteśmy wszyscy skierowani do wypełnienia jednego celu. Dzisiaj, tak? Tym celem jest właśnie świętość, która stała się naszym celem od przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. No, dzisiaj a czy na przykład nie jest pokój. Tak, że świętość jest jakby taka zarezerwowana tylko dla tych, wspanialszych męczenników? Dla tych, którzy osiągnęli siódme mieszkanie, mają stan. Może tak się wydawać, kiedy patrzymy na jakieś księgi z żywotami świętych, kiedy oglądamy obrazy tych ludzi ze złożonymi rękami, aureola Bogu, tak jest. No dobra, to na razie będę się święte, czy jakieś inne atrybuty. I może to z jednej strony wydawać się takim dla nas nieosiągalne, takie dalekie, ale kiedy wgłębimy się w życie konkretnego świętego, konkretnej świętej, konkretnego błogosławionego czy błogosławionej, to widzimy, że to jest życie normalne, życie normalnego człowieka, prostego, takiego jak my. Ale też zanim ci święci zostaną wyniesieni na ołtarze, to można powiedzieć, po swojej śmierci przechodzą bardzo długi i wnikliwy proces weryfikacji ich życia. Znaczy, oni już sobie pewno tam w niebie chwalą Pana Boga i te etapy to my tutaj na ziemi celebrujemy i po prostu przechodzimy, by ogłosić ich świętymi, by mieć pewność, że ten kandydat na ołtarze, ta kandydatka na ołtarze faktycznie jest osobą świętą. Święty ma dwie funkcje. Pierwsza funkcja to taka, że daje nam przykład. Przykład życia. Przykład kroczenia ku świętości, ku zbawieniu, ku osiągnięciu nieba. A druga funkcja świętego to taka, że ma się za nami wstawiać, ma orędować, ma być tym pośrednikiem w naszych modlitwach do Pana Boga. No tak, tylko czy właśnie wszyscy święci muszą być kanonizowani i tak ogłaszani oficjalnie, tak, przez papieża, czy może być też tak trochę taki cichy święty, czy my nawet nie ogłoszeni przez papieża możemy być tymi świętymi? Tak jest, tu można by wyróżnić dwa takie rodzaje osób świętych. Święci ci, którzy rzeczywiście zostali przez Kościół, przez Ojca Świętego ogłoszeni błogosławionymi czy świętymi i w przypadku takich osób przeprowadzany jest ten tak zwany proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. No i ci święci, których wspominamy już za, będziemy wspominać już za kilka dni, 1 listopada, czyli ci wszyscy, którzy skończyli to ziemskie życie, ale żyli tak, że to tę świętość osiągnęli, ale ich nie ma procesów, nie ma tych czynności, które doprowadzają do ogłoszenia ich świętymi czy błogosławionymi. I tu mogą być nasi przodkowie, nasi pradziadkowie, nasi dziadkowie, którzy żyli święcie i którzy mogą być dla nas przykładem, ale w tym mniejszym zasięgiem. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co ksiądz powiedział przed chwilą, mianowicie, że święci mają dwie takie podstawowe role, być dla nas przewodnikiem i orędownikiem. I właśnie tutaj ta rola przewodnika, bo mówi się też, że jakby taką podstawową kwestią w drodze do świętości jest znaleźć sobie tego świętego, którego chcemy naśladować, który niejako staje się naszym mistrzem i właśnie po jego śladach iść w stronę Chrystusa, który jak wiadomo jest jakby uniwersalnym wzorem dla wszystkich świętych i finalnie właśnie to do postawy Pana Jezusa dążymy, dążąc do świętości.